Polska Miedź czy już nie? 1 grudnia miedziowa spółka zaprezentuje nową nazwę i logo. Zostanie tylko KGHM, bo to ma rozwijać skrzydła marki. Ten pomysł wywołał sprzeciw przedstawicieli załogi w Radzie Nadzorczej, którzy podpisali wspólny list do prezesa Polskiej Miedzi. Miedziowa spółka, Polska Miedź, KGHM to słowa, których często używamy jako synonimy, ale w świadomości wielu osób KGHM, Polska Miedź to jak jeden wyraz, bez względu na to, czy są złoża zamorskie, czy nie. Wyrazem oburzenia i sprzeciwu przeciwko usuwaniu nazwy Polska Miedź jest list, jaki przedstawiciele załogi do Rady Nadzorczej Józef Czyczerski, Leszek Hajdacki i Bogusław Szarek skierowali do prezesa Herberta Wirta. Rada Nadzorcza nie miała możliwości zająć żadnego stanowiska w tej sprawie, bo Zarząd Polskiej Miedzi Rady Nadzorczej do tej pory nie poinformował o tym, że zamierza wprowadzić nowe logo, nową strukturę czy też nową organizację do Polskiej Miedzi. Rada Nadzorcza jest dalej przekonana o tym, że Polska Miedź to jest nazwa pełna KGHM Polska Miedź i że KGHM Polska Miedź kiedyś kupiła Quadra, a wcześniej Ajax. I że to jest organizacja pełna i że nazwa Polska Miedź jest wiodąca w tej firmie. Można było dzisiaj powiedzieć tak, że ten okręt flagowy polskiej gospodarki, jakim jest KGHM Polska Miedź, traci flagę. Z niego się zdejmuje i pozostaje same logo, które ponoć w świecie jest bardziej czytalne niż nazwa, która wiąże się z gospodarką polską. Zdecydowane pismo nasze, zdecydowana postawa. Uważamy to za bardzo poważne naruszenie społecznych rozmów i informacji o samych zamiarach, bo dzisiaj można domniemać różne powody, natomiast niewątpliwie sposób wprowadzania tych zmian jest, przy zakamuflowanie ich, jest dla nas nie do przyjęcia. Nie zgadzam się z zabraniem z nazwy słowa Polska, bo to jest nasze narodowe dobro i tutaj nie ma obszaru do dyskusji. Polska Miedź była, jest i musi być własnością narodu polskiego. Promowanie marki KGHM bez znaku Polska Miedź mieści się w projekcie Rozwijamy markę, rozwijamy skrzydła i ma służyć promowaniu znaku KGHM, który jest rozpoznawalny w świecie, jak wykazały badania prowadzone w ramach tego projektu. Nie wiem, skąd takie nieporozumienie. Naturalnie nazwa KGHM Polska Miedź pozostanie, podobnie jak KGHM International Limited, podobnie jak KGHM Ajax i KGHM Kupfer, bo pod takimi nazwami też nasze spółki są za granicą. Proste pytanie, czy jeżeli Państwo jadą tankować na stację benzynową Orlen, to jedziecie tankować na Orlenie, czy jedziecie tankować w polskim koncernie naftowym Orlen? Inną rzeczą jest marka, którą jest KGHM, a inną rzeczą są nazwy firm i te pozostaną zarówno w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak i w dokumentach. Ta nazwa będzie obowiązywać. Natomiast chcielibyśmy, żeby podobnie jak Orlen ma wspólną markę, żeby KGHM był wspólną marką dla wszystkich spółek grupy kapitałowej KGHM-u i w Polsce, i za granicą. Zdaniem rzecznika Dariusza Wyborskiego Rada Nadzorcza otrzymała informację o planowanej zmianie. Rada Nadzorcza jest informowana o wszystkich przedsięwzięciach, jakie się w Polskiej Miedzi otrzymuje, kopię uchwał, jakie podejmuje zarząd. Natomiast być może kwestia tak dosyć długiego, rozciągniętego w czasie tego procesu spowodowała, że Rada może nie do końca miała świadomość bliskiego finału tych prac. 1 grudnia uroczyście zaprezentowane zostanie nowe logo. Projekt kosztował około 2 milionów złotych. Największa część tej kwoty to koszt badań prowadzonych w wielu krajach.